Prawda! A proszę, proszę, nas dobrego domu, panna na wydanie. Sprawiedliwie, obraza boska. Obdarte to usmotruchane. Kanta z rana wyszła w nowej sukience, w nowych skarpetkach, a teraz czysta mazepa. Strzyga, proszę, ja nie pana. Skandal! Ponadto to niezdrowo! Prowadzić ją tu do mnie! Już ja z tobą pogadam! Już ja z tobą pogadam! Panno Edo! Nasze panienko! Panno Edo! Ty jesteś! Panno Edo! Nas się skram! Panno Edo! Już uciekła. Szukaj wiatru w polu. Ależ panienko, co panienka robi? To nie wypada. Zawsze jeśnie pana całym szkopkiem mleka chlust nim prosto w oczy. Nie, to straszne, to okropne. Jakaś furia, wampir, pantera. Pantera, hetera, negiera, nestalina krwi. Proszę nas zostawić samych. Proszę bardzo, nie przeszkadza. Zostań. Pani Śmietańska wyjdzie. Sługa pani opistrzyni. Ada! To nie wypada. Ada? Dosyć tych kpin. Rozmawiamy poważnie. Siadaj. Niegodna jestem. Siadaj! Nie tu, nie przy tatusiu, ty wstrętna dziewczyno nierzeczna. Siadaj tam z daleka. Już siedzę. Niżej. Aj, ma on krzyż pański sto dziewucho. A no wiadomo, a być to przez matki chowane. Do szkoły chodziła i na pensję. Ale to nigdzie miejsca nie zagrzeje. I po prawdzie to złote serce, ino ze pędzi wiatr i psotnica. A może by ją tak za mąż wydać, panie Tomaszu? A kto by ją chciał, moja pani? Hihi, kuzda potwora, no idzie złego amatora. Niestety nie znalazł się jeszcze dotąd taki amator. Ale to by było jedyne wyjście, wydać się za mąż. Wyślij heroldów, jak jest w zwyczaju. Niechaj roztrąbią po całym kraju, że jest przecudna królewna do wzięcia. Król Dziewarowski poszukuje zięcia. Tylko nikt nie weźmie takiego cielęcia. Ada, dosyć tych żartów. Bierz krzesło, siadaj. Pogadamy poważnie. Ada, postanowiłem wydać cię za mąż. Mam już nawet upatrzonego kandydata. O, musi być ciekawy typ. Pewnie pogromca dzikich zwierząt. No. Wszystko ma swoje granice, nawet moja cierpliwość. Zamiast uderzyć się w piersi... Już się uderza. Oszalała, co ty wyrabiasz? Popiół na znak pokuty za grzech. Idiotka. Pierwsza idiotka w rodzinie. A ty masz szczęście, że nie jesteś chłopakiem. Uch, ja sama żałuję, albo co? Bo tak bym ci skórę wytatarował, że na ruski miesiąc siedzieć byś nie mogła. Pan hrabia Ożelski z synem. Dobryś, także w porę. Mam prosić? No co, no oczywiście, że prosić, naturalnie, że prosi. Adula, no ty no moja droga, no słuchaj, no idź prędziutko, umyj się, ubierz się, zawień, bo właśnie dziotka i przyjdziesz do tego tatka. A mi się śni. Uda się jeden, smarkulo wstrętna. No przecież musisz ich poznać nareszcie, nie? Wcale nie jestem ciekawa. Serwus, babciu, baw się dobrze. Na mnie to zadystyngowane towarzystwo. Dziękuję. Nie widziałem jej już 8 lat. A ja 12. Przed moim wyjazdem do Anglii była 6-letnim bąkiem. No, czas leci. Mam nadzieję, że wyrosła na piękną, wytworną damę. Damę? A dama, oczywiście, całą gębą damę. W
chcielibyśmy poznać twoją jedynaczkę. A rzeczywiście, naturalnie, nie zaraz każę ją odszukać. Prawdopodobnie maluje gdzieś w okolicy. A, to panna Ada ma także i talent malarski? O, ta pani zawsze coś takiego zmaluje, te wymaluje, namaluje. Powiadam ci, kozak, te kozak. Kozak. Tomaszu, przepraszam. Tomaszu. Pamiętam, jaka była zwinna. Drapywała się na najwyższe drzewa. Iść te dziewicie oczywiście, żeby tego nie zrobiła. O, to wytworna panna. Co za maniery, jakie wychowanie okropne. Okropnie dystyngowane. Zazdroszczę tej podróży. Jeden. I też wspomnień te jedyne. Czy ja o bułeczkach myślałem? Jedyne bułeczki, pasja, mi lubię cudne pieczywo. Ja mam masę spraw do załatwienia. Czy zatrzymamy się w Krakowie jakieś 2-3 dni? Papi, ja bym wolał troszeczkę dłużej. Wiesz, mam tam w Krakowie przyjaciół, kolegów. Co? Karczmie? Co to, w karczmie jesteś? Ty nie wiesz, jak się melduje? Mówi się głośno i wyraźnie. Jaśnie panienka pojechała konno w sąsiedztwo. Zrozumiano? Marsz! Ja nie was tak dobrze, że pespak mojej dyżyska właśnie wyjechała konno do Martwickich. A to się świetnie składa. Właśnie teraz wybieramy się do Martwickich. A wy wątpię, czy on tam jeszcze zastaniecie. No to może spotkamy gdzieś po drodze. Nie, to wykluczone. Wykluczone, bo ona jedzie takim rzemiennym dyszlem, tak od folwarku do folwarku. Taki rajd. Polrajd. To szkoda, Antosiu, bo zgodnie z naszymi planami młodzi przecież powinni się ze sobą poznać, zbliżyć się do siebie. No naturalnie, oczywiście, przecież nie możecie kupować kozy w worku, daj kota w worku. Stop, dlaczego ja mam doskonałą myśl? Przecież wy w przyszłym tygodniu będziecie w Krakowie, nieprawda? Oczywiście. No, więc cudownie się składa, bo w tym czasie Ada już będzie także w Krakowie na pensji, odwiedzicie ją przejazdem, a ja przez ten czas zdążę ją przygotować do naszych planów. No to świetnie, no więc musimy pożegnać naszego krzyżnego teścia. Jak to zaraz tak na sucho? Nie, moi drodzy, nie. Musimy wypić strzelinnego. No chodź teraz, no Fredziu, proszę, chodź. A te muzy śmieszyste, kiedy księżyc już zasnę, ja przecież nie wiem, że stała, to kurata nie spała. Na wasze pyknik, na pojazdę, na będzie dobra, na spara. Ramol? Nie.
B-moll, B-moll, ale podobno i ramol. W sam raz dla naszego zakładu. Więc rozumiecie, w oczekiwaniu premiery mojej jestem zupełnie bez grosza głowy, prawda? No więc co było robić, prawda? I wtedy posłaniec Rzepko zapertugował mnie tym dwóm babom, bo rozumiecie, żona tego Rzepki właśnie jest kucharką w tym internacie. Rzepko bardzo go poleca. Że co? Mówię, że Rzepko bardzo go poleca. No wiesz, Szeri, Rzepko. Człowiek z gmin, posłaniec. Cóż to za rekomendacja? Rzepko jest bardzo sprytny i zna się na ludziach. No, pierwszorzędnie płacą. Tylko, że baby żądają, żeby profesor był stary i brzydki. To drugie przyjdzie ci z łatwością. No, dowcipy. No dobrze, ale jak ty się zrobisz na starego? A to już Rzepko wszystko wykombinował. O, oto i mój protektor. Panie mistrzu. Znakiem tego wszystko załatwione. Ganiamy na przeróbkę. Serwus. Pogodny wieczór świętego Jana. Bawią się goście weselni. Jesteś. Kuchino, pewnieś se popił szatanie. Nie. Jakim prawem? Myślę, że nie widziałam, a po coś wyniósł surdut z domu. Ten czarny od święta. Czytałeś na wódkę, co? Jak to mu solo? Stary koń, jako to lży. Gadaj mi zaraz, gdzie surdut? Surdut? Karierę zrobił, profesorem ostał. Proszę, spokojnie, cicho, proszę. Czy pani w ogóle nie ma głosu? Panie profesorze, ryby i dzieci głosu. Teraz pani pozwoli, proszę. Proszę, cicho. Do, re, mi, a, sol, la. Proszę. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Źle. Fa, sol, la, fa, sol, la. Bardzo nie lubię fa, sol, panie profesorze. Cicho. Ucho jak u buta, a głos mały, ale za to przykry. Wiesz, Sherry, ten nowy nauczyciel to prawdziwy skarb. Kto ma garb? Nie, on się pyszył. To nic, to nawet lepiej, że taki brzydki. Mówię, że bardzo dobrze uczy. Kluczy nie mam, kluczy ty je masz. Młodził, pewnie zapomniał mnie w kuchni. To nie na twój rozum. Znakiem tego za głupia jesteś. No, jak ścielewałkiem bez chleb, to i ty zgłupiejesz. Kumendian. O, pardon. Walkiem bez leb, owszem, twoje prawo małżeńskie. Ale kumediant? Teatr mi nie tyka i babo zuchwala. To świątynia melpomeny, rozumiesz? Sam jesteś małpomena. Myślę, że nie wiem, wczoraj wieczór znów byłeś w teatrze, co? Byłem, no, bo lubię. Znakiem tego, że teatr to moja żywiola. A wiesz, co grali? Poskromienie z ulicy. Oj, żeby ja to z tobą mógł zagrać. Podobno dostał świetne warunki. No tak, ale musi się wygłupiać w przebraniu starego Belza. Chociaż jeżeli premiera Fiolka chyci, to będzie się mógł wycofać z tej awantury. I dościwa osoba, pary. Nie pan go patrzy. Nie mam drobnych. To pracuj, żebyś miał i żebyś mógł mi dać, rozumiesz? Co? Jak się macie, chłopak? Kaziu! Jak cię płacze, sadą, no. Nie płacze. Chodź, siadaj. A to bestia dopiero. Panie Miglan. Panie Miglan. O, proszę bardzo. Trzy kawusie i trzy koniaczki. Ja płacę gotóweczkę. Czy przed premierą? A może jakaś bogata ciocia, co? Nie ciocie. Jedna głucha, droga ślepa. Proszę bardzo, proszę. Ale zaraz. Co słychać w laboratorium żołądkowym? Waterzupka? Pieczę cielęta z czym? Ano parzona, salata i kartofelki. Kartofelki pomogę obierać.
Caluję rączki. Czy to z przeproszeniem robota dla takiej delikatnej panienki? Nie wypada to. A ja wolę obierać kartofle, jak grać na fortepianie. A propos, kochane rzeczki, jak wam się podoba nowy nauczyciel muzyki, co? Dobrze jest mieć cnoty liczne i gotów brud. Życie jednak skąpi, los się z nami drażni. Stąd cnotliwym brak gotówki, a forsistym cnót. Ja mam na to świetną radę, oswojenie jaźni. Moje pierwsze ja na organach gra. Same cnoty świętobliwa mina. Moje drugie ja cnoty pięcia. Moje pierwsze ja czyste jest jabłza. Nie gra w karty, nie zna smaku wina. Moje drugie ja tut, tut, ultra mina. A już nie wiem, kto z nich w grę. Czy ten świętobliwy mini. Sam profesora. Ekskluzywny serwet. Wzięłam pana z Agnieszką, madam. Proszę pani. Cud, miutul, pramaryl. Proszę. To idiota. Czekaj, co opowiada jest. Zamieszcza. I raz, dwa, trzy, cztery, nie. Daje słowo. Codziennie czeka się na pana bemola. Już mi wielkiego nie zabiera głos w tych sprawach. Proszę pani, znikąd dla bimbusia mleka dostać nie mogę. To skandal, żeby w teatrze nie było trochę mleka na bimbusie. Rzeczywiście. Krowy są, krowięty są, a mleko no. Jak na reżysera to wcale niezły dowcip, prawda bimbus? I raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, i raz, dwa, trzy, cztery. Silans, pan Nado. Proszę. Maestro, uwaga. Proszę, Slowfox. Niech się panie posłucha. Proszę się posłuchać do tyłu. Linia. I raz, dwa, trzy, cztery. I raz. Tylko rytmika, plastyka i gimnastyka. To jedyny sekret piękności. Ja za młodu gimnastykowałam się na więcej. I temu zawdzięczam swoją figurę. A tak, tak, niektóre. Niektóre. Raz, dwa, trzy, cztery i raz. Raz, tam, ten, raz, stop. Panna Zosia, proszę. Zosia, proszę stanąć do środka. Ale nie za drzwiami, proszę tu na środku sali, tak. Maestro, uwaga, proszę. I raz, dwa, trzy, i raz. Rzeczywiście, bardzo ładnie, panienki, na miejsce, już. Spokój, silans, miejsce, proszę zająć, już. Panno, Zosiu, proszę uważać. Panna, do już. Do 100 000 diabłów. Gdzie jest ten demon? Chcesz go posłać po mleko dla bimbusia? Nie proszę się nie dać. Na kolei, na kolei. Arkusińska, proszę. Dziewanowska. Karłowska, proszę. Narkowiczówka. Suferek, przekaz. Oho, oho. Ja też napisałam. Kochane pieniądze, przyślijcie rodzice i nic. Zachamu się trawić punce. O, funduje lody. I ha. Mam nadzieję, że niedługo już ktoś inny obejmie władzę nad tobą.
Mam na myśli swego przyszłego męża. Cicho! Mam już takiego odważnego kandydata i znasz go bardzo dobrze. Znasz go? Ale nic nawet nie mówiłaś. No, wstrętna hipokrytka. No ale sumowodaję, że nie. Bujasz! Co to takie? Ale nie mam pojęcia, zresztą przeczytam wam. Znasz go bardzo dobrze, ale o tym potem. Raz jeszcze przypominam, że obowiązkiem panny z dobrego domu jest do formy, o zachowanie i wytworny wygląd zewnętrzny. Nie wypada, że... Pomamy, możesz dalej nie czytać. Mamy takie rzeczy na pamięć. Czy twój papa jest barturowy? Ale skąd? Łagodny jak baranek i kocha mnie do szaleństwa. Ale lubię, gdy raci zrzędzi. Rodziców ma sobie umieć wychować. No tak, zapewne, ale wciąż się martwię. I biedny tatek, co jedzie sam? Tak jak ja, gagatek, nie lada, to tram. I po każdej nowej psocie, gdy dotręczy wyczyn mój, płaczą z nim wszystkie ciocie, i babcia, i wuj. Adam, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych spot, aż oblewa zimny kot. Adam, to nie wypada, to już bywa maskarada. Twe skapady, pieniądze się lepsze, to ty powiesz, zmiłuj się. Ojej! Masz manier dzisiejszych. Ada, to nie wypada, gdzie wychował ogłada. Ten to by cię małżeństwem ucieszyć chciał. Po tygodniu nie wszak. Wiem, ma rację biedny papa, lecz gdy mnie ogarnie wzik, trudno przepadło klapa. Dziewczyna, nie nikt. Nie ma rady, co ja zrobię? To wewnętrzny jakiś mózg. No, wymyślam sobie od śpiotu, od kur. Ada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych co, aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, to rusowy bryk maskarada. Te skapady, wszystkie jedne tygry się, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie stoi w sery, w tym wieku namuszczaj. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z młodszych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oglada. Ten co by cię małżeństwem unieśli chciał. Po tygodniu patrz. Towarzyszy ci, patrz. Gęba mi spokła jak Wania Karmelita. To weź do prawdy, no. No i co robić, przecież ja nie mogę się oświadczyć z dziewczyny swoim. No ode mnie wymaga, żebym się w takim stanie przedstawiał narzeczonym. A może do jutra wstępnie, a może by ją można listownie przeprosić. No tak. Czy to takie pilne? No tak, tobie nie pilno, ale przecież ja dałem słowo dziewanowskiemu, że to dziewczyna jest uprzedzona od listy. No to ty idź sam, patrz się dobrze. Nie musisz zaraz ją prosić o rękę. Pogadasz z nią, zaniesiesz małej pudło czekoladek, a potem mnie wszystko opowiesz. No tak, wygodnie jesteś. No ja wiem, że ty zrobisz spokój się dobrze. No mój drogi, no ja cię proszę. Ale Ireczko zrozum. Nie jestem dla pana żadną Ireczką. Jestem Ira Ruleki, primadonna. Zrozumiano? No i cóż to za próba? Ci państwo wciąż się kłócą, a ja czekam. No popatrzcie, bo wielki artysta. To sedno ze strony dyrekcji dawać mi takiego partnera. Cicho, próba. Powtarzamy duet pierwszego aktu. Ja nie sta przy grypce. Proszę. Nikt mnie nie rozumie, tak jak ty. Nikt mnie wziąć nie umie, tak jak ty. Tak zdumiewać, tak irytować i tak się gniewać. Proszę zwracać się do partnera. No do kogo pani śpiewa? Do mego najdroższego, do mego skarbulka, do bimbusia, do mojego kochanego skorbeczka. W takich warunkach nie mogę pracować. To skandal. Chcę wam próbę. Żegnam państwa. Bimbus! Ireczko, zrozum, że... Przejmujesz się? Bo ja nie. Cicho! Ma
panie pozwolą, ożyli. Bardzo nam miło powitać wieka w naszej stę. Proszę. Pan Dziewanowski zawizował nam miłą pańską wizytę. Ale jeśli się nie mylę, pan hrabia przybyć z synem. Tak jest, ale widzi pani niestety mała Alicja. Przeziębienie. Tak, tak, dziewczyna jak marzenie. Co? Pan hrabia wybaczy. Wyglądasz jak pies. Ślazowy, co? A masz tremę? Tremę przez czym? No, zawsze oświadczy. Narzeczony gwizdzi, ani się śliwy chodzi za mąż. Tylko tak mówisz, ale po oczach widać, żeś podniecona. Podniecona? Przesada. Po prostu ciekawość. A ciekawość to podobno pierwszy stopień do małżeństwa. A ja wam mówię, że amator kwaśnych jablek pójdzie z kwitkiem. Tak. Kurz, o, jak od bielizny. Chyba, że mi się pokochał. Krokodyle idą. Prześlicznie wyglądasz, moje dziecko. Popatrz, siostruni, to da panica. Długa spódnica? Nie. Postaraj się, moje dziecko, zrobić na nim dodatnie wrażenie. Papa pisał, że mu na tym bardzo zależy. Prawda, siostruni? Że co? Mówię o liście jej papy. Łapy? Pokaż. Brudne łapy. No wiecie, przecież to stary dziad. Już ja mu obrzydzę małżeństwo, mam myśl. Słuchajcie. Witam bać pana, witam sercem całym. Bardzo mi miło panią poznać. Panno Ado. I mnie także, a jakże. To dla mnie? Oczywiście i to także. Zajarzyny, dziękuję. Czekoladki dawać. Co to ja chciałem powiedzieć? Nie wiem. Ojciec prosił pozdrowić pani. A jak się pani tutaj czuje? Jak umarłem kadzidło. Co? Czy ojciec pani pisał, że mamy ją odwiedzić? Kogo? No, panią. Po drodze do Wiednia zatrzymaliśmy się w Krakowie, żeby właśnie... Jechał do nieba, wstąpił do piekła, po drodze mu było. A jakże się pani podoba Kraków? A ja się panu podobam. Bo mówią, że jestem podobna do Grety Garbo, ale tylko z profilu. Bo on fast to jestem wykapany Douglas Fairbanks. Tylko wąsiki dorobię. Tak rzeczywiście, ale... Owoców pan nie przyniósł? Bardzo lubię banany. Pan nie przyniósł bananu. Bananu nie przyniósł. I pan... Hrabia już wychodzi. Tak jest, ja muszę i właśnie chciałem... No prawda, że to czarująca dziewczyna. Kto? No, Ada. Ada. A, Ada czarująca, czarująca. Prawda, ona ma w sobie coś takiego. A stanowczo i wątpię, czy to się da wyleczyć. Żegnam pani. Monsieur. Co powiedział? Wyleczyć. Dobrze ci się śmiać, ale ja, ma foi, ja pierwszy raz nie wiedziałem, jak się zachować. Jeszcze idiotka, kompletna idiotka. Przynajmniej ładna. Tak, straszliwa karykatura. Biedny babcia. Co ja teraz powiem Dziewanowskim? No przecież to strasznie przykra historia. Za bardzo jestem szczęśliwy, żeby się z tobą teraz martwić, babciu. Jako posłuszny syn nie oponowałem, ale przyznam ci się szczerze, diablo mi się nie uśmiecha to małżeństwo.
Powiedziałbym nawet, że pani ma wielki talent. O, pani psuży! I dlatego panie przełożone poleciły mi zająć się panią specjalnie, poza lekcjami zbiorowymi. O, panie psuży! Ale panno Ado, jak mi pani pierwszy raz zaśpiewała, to mi naprawdę włosy na głowie stanęły. Wyobrażam sobie, panie psuży, takie długie włosy na jeża. Pracujmy dalej, tak. Zaśpiewamy sobie teraz, na przykład. Perugę se założył, okulary i takich mówia, że niby stary profesor. Powiadam panu opera. Co pan? Co pani o tym myśli? Pycha, klasa! Cud, miód, ultramaryna! Jeżeli cała operetka taka, to naprawdę gratuluję! Proszę posłuchać teraz mojego foxtrota. Tutaj jest tekst. Niech pani spróbuje zaśpiewać. Proszę. Dobrze. Uwaga! Przyjdzie taki ktoś, kto ze mną się zrobi, że chce podalić mnie. Nie zechcesz to mu? Nie chcesz to prosić, ale buzi musisz dać. Cudu przecież nie ma już na świecie. Przecież w szczęściu nic nie skurasz przecież. Przyjdzie taki ktoś, powie taki ktoś i już kochasz jak na gość. Brawo, brawo! Wierzę mocno, że zdobędzie pan sukces. A co idzie za tym? Rękę i serce, mój ukochany mi rękę. Och, jakoś to romantyczne. Przez miłość do sztuki i przez sztukę do miłości. Ale pan ma tu dyskrecja. Rób, rób i spółka. Milczę jak niezapłacony telefon. Ale na następnej lekcji musi mi pan zagrać dalszy ciąg. Muszę znać pana operetkę od początku do końca. Murowane. No i muszę być na premierze. Na premierze? Pani Mado, a co powiedzą krokodyle? Krokodyle zostaną wpchane trocinami i wysuwane do muzeum. Jaki powiedzcie jej. Halo, niech posłaniec skoczy do kasy zamawiań i kupi lożę pierwszego piętra na dzisiejszą premierę. Już się robi, panie dziedzicy. Na jednej nodze, już. Fruwam, panie hrabie. Lepko. Sługa.
i powiecie, że bardzo żałuję, ale w niedzielę wylecam na polowanie. Rozkaz, panie doktorze. Tylko skoczę po bileciki do teatru. Bogato, pan dziedzic, loża. Ej, forza to jednak piękna rzecz. No dajcie spokój. To moja wina, że ja mam bogatego papę. Wina? Przeciwnie. Zasługa! Skrót to mieć nosa w wyborze rodziców. Zaraz. Przecież to premiera operety. Musowo, panie doktorze. Ajajaj, jaka szkoda. Nie będę mógł być. A mam moje oficjalne miejsce w trzecim rzędzie. Ma się zmarnować, to lepiej nie drzewko od kożyna. Są mnie rączki panu doktorkowi. Przyda się, owszem, wszakże. To prawdziwy anioł. Słodyc, delikatność uczuć, wielki talent. Moje miłości. Pani też ma wielki talent. W ciągu paru dni opanowała pani wszystkie role w mojej operetce. Niestety, babcia nie cierpi teatru. Dlaczego? Podobno za mnogo miał jakieś przeżycie sercowe. Tak, tak. Wtedy to była prawdziwa tragedia w moim życiu. Po prostu wariowałem za to aktorzystę. Pamiętam. Dawne czasy. Żadne perswazje nie pomagały. Ta albo żadna. A no cóż, młody człowiek był, głupi człowiek był. I co się z nią stało, nie wiesz? A wiem, ja wiem, naturalnie. Otóż, kiedy rodzina wzięła mnie pod kuratelę i z forsą było gorzej, uciekła do Wiednia z jakimś rotmistrzem od huzaru. Zniknęła jak sen, jakiś złoty. Ale pocieszyła cię jakaś inna. A bo to jedna? Chłopie, było tego na mędle, na kopy leciały na mnie te kobiety. Pojęcia, bracie. Wyczuwali, wiesz, gotówkę. No to też. No, ale przytem byłem chłop na schwał. Wysoki, czupryna bujna, smukły, nos orli. Ale to się bardzo zmienił. No, może być. No cóż, czas leci, leci. No, ale nie mów młode. A czy pamiętasz chociaż, jak się nazywała twoja Bogdanka? A owszem, naturalnie nazywała się... Zaraz. Jak ona się nazywała? Fatalne, okropne, leży jak na psie. Proszę to później zabrać i poprawić. Dobrze, proszę pani. Nie kopć mi tu pod nosem. To ja już pójdę, proszę pani. Całuję rączki. Odwróć się, muszę się przebrać. Ireczko, nie denerwuj się. Wszystko będzie cud, miód, ultramaryna. Wiesz, że mógłbyś zmienić repertuar. Twoje wyrażonka doprowadzają mnie do rozpaczy. Ireczko, ja chciałam tylko powiedzieć, że wszystko będzie super, hyper, nader. Czy ty wiesz o tym, że prawie wszystkie bilety są wyprzedane? Prawie wszystkie bilety wyprzedane. Będzie miał kto gwizdać. Dlaczego tak czarno? A dlaczego tak różowo? Moje psy, kochane. Mój bimbo śliczny, Ireczko, piękny, a ja ci mówię, bardzo, że będzie powodzenie. Ja mam nos. Tak, co jak co, ale nos to masz. Poważny nos. A zobacz, Irusia, że tak się do tego noseczka przyzwyczai, że żyć bez niego nie będzie mogła. Nie przeszkadzaj mi. Nie widzisz, że się uczę roli? Siadaj. Mój bimbuś, to się być darm najgorszy. Osioł, dureń, idiota. Chyba takim idiotą nie jest. Przecież ona go maltretuje. Panie chłobro, robi co mu może, siódme poty na niego biją. Z kobietami to jest tak jak z cebulą, proszę pana. Człowiek płacze, panie, pogardza, ale lubi i źle. Ale co on w niej widzi? Stare pudło, a przy tym zła jak osa. O, osa. To żmija, panie, wiedźma zły... Chyba zła. Zły z tej góry, no. Wiera zapowiada się wspaniale. Nie przeżyłabym tego, żeby nie być na premierze. Muszę. No tak, ale na widowni mogą panią poznać. Chyba za kulisami. Pycha, cud, miód, parafina. Ultramaryna, pan Marta. Ultramaryna. Ale jak się wydostać z tego ansztajtu? Wieczorem nie puszczą. Sami się puścimy, panienko. Znakiem tego ja wszystko wyszpekuluję galantą. Rzepko wyszpekuluję, ale ja? To już moja w tym głowa. Bo rzepki tu są, nie? Zrobimy tak.
Halo? Czy to pensjonat hrabianek Spitzbergfutter? Tu mówi portier z Grand Hotelu. Pan Dziewanowski z Dziewanowa przyjechał i prosi, żeby córka przyszła wieczór do hotelu. Bo jest niezdrów, wieczorem nie wyjdzie. Tak, przecież... Tak, dziękuję. Więc tak, moje dziecko. Rzepko cię odprowadzi, a koło 10 przyjdzie po ciebie. Ale to nic poważnego, babcie, proszę pani. Miejmy nadzieję. Pewnie przeziębienie. Posiedzisz przy ojczulku kilka godzin, zjesz z nim kolację i wrócisz. Tak jest, madam. Ale sprawuj się dobrze, moje dziecko. Nie denerwuj ojczulka. Och, będę przy nim siedziała cichutko jak myszka. Niepraktyczna jest taka sztywna koszula. Dłużej jak miesiąc nie da się nosić. Jakoś nóżki, baranie. To jednak trudna sztuka jest być sznytowcem. Pomyślcie, pomyli się facet, weźmie do fraka żółte buty i gotów. Kariera skończona. Albo spróbuj biały krawat do smokinga. Umarł w butach. Wezia, jak się taki gips wiąże, co? Pojęcia nie mam. Umiem nawet związać końca z końcem. Słuchajcie, chłopcy, wy to gadu, na to najwyższy czas się pójść przebrać. Przebrać? No. Kto? Wy. My? Co to? No jakieś wieczorowe... Czego liczycie, zwierzaki? W takich strojach iść na premierę. Rozumiem. Wobec tego stawiam wam do dyspozycji całą moją garderobę. Macie tam frak, smoking, czarną marynarkę i żakiet. Smoking pod Ale musisz nam opowiedzieć wszystko jak było. Nie zapomnij szczegółów. Dobrze, opowiem wam wszystko. Już na panienko. Tatuś czeka. Dobrze, już idę. Ale... Ultramaryna, wszystko będzie świetnie, tylko ta trema. Głupstwo, panie Grunt, że wszystkim będzie wyprzedany. Pan to się chyba pewnie w czepku rodzi. Nie, w Płocku, panie dyrektorze. Co do pana miejsca przyzna jakaś panienka? Nie, panie. Tak. Nie poprosi, tak, panienka. Pierwia spółki powodzenia, panie. Teraz się dopiero zacznie, panie. Wie pan, dziewczynki, wielbiciele, panie. Zazdroszczę pan. Ale nie ma pan dyrektor czego zazdrościć, to moja uczennica, tak, panie dyrektorze. Wyobrażam sobie, czego ją pan uczy. Ale w każdym razie nie przeszkadza. Jestem profesorką. Tymczasem stanie pani tu za pustami, a później postaram się panią gdzieś wygodnie umieścić. Dobra. Przepraszam. Pani z redakcji? Nie. Tak, z pracy. Dobrze, przepraszam. Ziuziółkowski! Przecięcie na zamek pierwszego aktu opuści! Ludzie, przecież to będzie skandal. Co prawda, chodzi dopiero w końcu pierwszego aktu, ale zacząć? Ale panie Roletti potrzebuje z pół godziny na samą charakteryzację. Panie Figuła, niech pan dzwoni do pani Roletti do... Ludzie dystyngowani nie śmieją się tak głupio. Ludzie, miejcie litość. Nie rozumiem do prawdy, co się stało. Po prostu nieprawdopodobna historia jakaś. No, telefonowałem do panny Loretti. Nie ma, wyszła, nie ma. O, to pewnie on. Proszę, co? Trzeci rząd,
Przepraszam, pan doktor pozwoli mi. Właśnie pan doktor pozwoli. Nie, nasza prymadonna nagle zasłabła i nie możemy zacząć. To nic, ja poczekam. Ale kiedy pan doktor jest proszony za kulisy, no. Kiedy faktycznie nie. Nie, panie doktorze, szybko, no. Rzepko, nie szybko. Wszystko jedno, przecież pan jest dyżurnym lekarzem, no. No, naturalnie. Proszę, pan doktor. Gdzie jest pan doktor? Ze znakiem tego jestem. Pan doktor, witam pana. Czy wszyscy mają wyjść, panie doktorze? No. Proszę państwa, wychodzić. Wyłazić. No. Proszę bardzo, prędzej. Wyłazić. Że pan, jak panu mówią, wyłaź. Że to? Fryderyk, puls nie funkcjonuje. Znaczy się, mam przed sobą ukochane zwłoki. Przepraszam, to cybulia mi nawala. Zapomniałem nakręcić. Poproszę panią się o porcję ozorka. Niczego, oblecz. To co panią się dokucza? O, ja nieszczęśliwa. Porzucił mnie, uciekł, a ja go tak kochałam. Znakiem tego ukochany paniu się puścił w saksofon. Detal, znajdzie sobie pani innego. O nie, innego nie znajdzie. Pan nie ma pojęcia, jaki on był piękny, jaki rasowy. Uszy długie. Faktycznie rzecz gustu. Nosik czarny. No, to już powiem niekoniecznie. Nie rozstawaliśmy się z nim nigdy. Sypiał zwykle w nocy w nogach mego łóżka, zwinięty w gwębuszczek. Dziwny facet! Papa, idiot. Przepraszam pana. Aj, trzeba natychmiast zawiadomić publiczność po to, że się spóźni. Z powodu dyszło i tak dalej. Mój bimbuś, mój cuduś, mój skarb najdroższy. Bimbuś? To chyba nie tutejszy. Pekińczyk! Oryginalny Pekińczyk! Kitajec? Wstyd, paniusiu. Z poganem, żółtkiem się zadawał. Jak pan śmie? Pójda, paniusiu. Poszedł na zbity lepiej, lepiej. Niech go zła krew zaleje. O, bezczelność! Masz zemdlała. Tak, a kto za anonsuje? Bo ja wiem, kto pani. No pan! Nie, ja za nim! Ale co, ja, pan, ale dzieje się, ale... Nie ma pana. Nie ma pana już. Dziękuję. Publiczna szanowność. Też. Szanowna publiko. Tak, publiko. Dyrekcja nagle nie zamogła. Z powodu zaniemogła. Wobec tego, że o opóźnieniu nastąpi przedstawieniu, ulegnie przedawnieniu. Wobec tego uprzejmie prosimy publiczną szanowność, cierpliwą szanowność o publikę. No co, lepiej? Lepiej odwieźć domu. No a co doktor znalazł? No, różne rzeczy. Więc grać nie może. Chyba na loterii.
No, ale co jej jest? Facetu z kamfora, gwiazdulia kaputa. Zapalenie kiszki sercowej. Zapalenie? Kiszki sercowej. Aha. No i mam taki pech. No co robić? Co robić? Co robić? No bo ja wiem, no, no niech pan zarządzi, żeby ją odwieźć do domu. Takie nieszczęście! Dyrektorze, odwołujemy. Ale zaczekaj pan, panie, zatrzymamy się chwilę, no może znajdzie się jakieś wyjście. No publiczność tupie. Aj, tupie, tupie. A nie zgaś pan papierosa, bo będzie fajer. Będzie fajer. Pan Nadu, co pani robi w tym przebraniu? Usprawiedliwiam swoją obecność za kulisami. Ale pan jest widoś, profesorku, co? Taki pech, co? Pan Nadu, ja mam świetny pomysł, genialna myśl. Cud, już polska maryna. Pan Nado, to jedyny ratunek. Błagam panią, będzie wszystko świetnie. Cud, miód, ultramaryna. Gramy. Pan Rybicki zanonsuje, że za 10 minut zacznie się spektakl. Spokój. Zagra pan na X. Tak, proszę zanonsować. Proszę zaanonsować, zagra pan. Stop! Albo proszę nic nie ogłaszać. Ale nie da się. Zaraz. Jakaś blondynka oszukuje większe towarzystwo wieczorową porą. No. Cóż to może znaczyć? Czy ja wiem? Ja. Proszę. Wygląda pani czarująco, no. Ale żeby tylko tak reszta wypadła. Ma pani tremę? Nie. Tylko mnie trochę trzęsie. Bo na X, na następny. Ojej, no oj, boję się. No idź. Oj, boję się. Oj, boję się. Iść, czyje, już piąta dobiega. I tak, jak wlecze się zegar, żeby można raz naprzód chronić przeklęty czas. Iść, czyje, przyjść miała przed czwartą. Tik-tak. Już czekać nie warto, a jednak trudno iść, gdy po twi masz przyjść później. Nikt mnie nie rozumie, tak jak ty. Nikt mnie nie śmiałuje, tak jak tu śmiewać. Tak irytować. I tak śmiewać. I tak całować. Nikt nie patrzy na mnie, tak jak ty. Nawet kiedy kłamiesz, nie wiem ci, twoje oczy świat mi zmieniły. Nikt mi nie jest miły, tak jak ty. Bardzo się podciągnęła ta roleta. Widocznie urlop spędziła u Steinach. Ale żeby wygląda jak podlotek. Cicho, bądźcie gaduły, przecież ta mała jest zachwycająca.
Panowie, panowie, gdzie są kwiaty? Jakieś kwiaty? Królestwo za kwiaty! Królestwo za kwiaty! Królestwo za Panno Ado! Sus mius ultramaryna! Panno Ado, wzruszenie odbiera mi głos, a powodzenie rozum. Panno Ado, krótko mówiąc, buzi! Przepraszam pana, czy to jest garderoba prymadonny? Tak, tak, tak. Tam jeszcze panów tylko bram brakowało. Nie no, my byśmy tylko pragnęli złożyć hołd. A panie, tyle hołdu, że już się nie, więcej nie zmieści. Wręczymy tylko ten kalafiorek. Wykluczone, panie. A artystka się przebiera. Jasno, wobec wszystkich nie. Chodźcie, chłopaki. Co? Proszę nas puścić. Wykluczone, co? Panowie, pobądźcie. Panami. Pobośni. Pobośni. Dyżurny. Co jest? Ja to bardzo przepraszam. To my se idziemy, ale my tak łatwo nie damy za wygrane. Chodźcie. Dobry pan. Proszę bardzo. Ja nie mogę. Ja nie chcę. Proszę zatrzymać auto. Proszę mnie puścić. Nie, błagam panią. Na godzinę, na pół godzinki potęczymy. Zabawimy się. Będzie pyszna zabawa. Ale sen swój. Nie sądzi pani, chyba że jesteśmy bandyci. Chociaż może wyglądamy na takowych. Ja nie mogę, ja muszę być w domu. Ale nie będzie pani w domu, odwieziemy panią za godzinę, słowo. Jak można kogoś tak siłą zmuszać? A co sobie pomyślą moi opiekunowie? Na pewno nic złego. To niesłychane, żeby kogoś siłą tak porywać. A dokąd mnie panowie wiozą? Na bal młodej sztuki. Na Parnas podwawelski. Powiedz pan, panie Rzepko, co teraz będzie? Teraz? Tak, teraz. No chyba znowu piwko. Ładnego piwka już żeśmy sobie naważyli. Znakiem tego hrabinie wyrzucą pana na zbitypy. A ja, panie, gwizdę na hrabinie i na posadę i na zbitypy. Tylko co z tą dziewczyną, rozumie pan? Dokąd to nie uwieźli, panie? Amerykańskie bandziory, co to dzieci wykradają. To pan bzdury plecie, panie, mnie głowa puchnie, a pan bandziory jakieś. Mnie dopiero łeb spuchnie, jak wrócę do domu. Znakiem tego, że moja stara przemówi mi do rozumu szczotką albo wałkiem. Tam gdzieś się pucham. Sześć buteleczek czystej wyborowej, kochanie panie. Sześć buteleczek. Panie mistrzu, to te! Rachuneczek wynosi 78 zł. Tak, gdzie on? Krupnicza 26, szóste piętro, pracownia malarska. Tam właśnie odbywa się nasz bal. Nie słyszy pan. Znakiem tego tam ją zawieźli. Ale, byłbym zapomniał. Może by pan mógł wypożyczyć nam ze dwóch kelnerów, bo usługa na naszym balu szwankuje. Słyszał pan? Dostają suty na piwek. Mamy fundatora z grubą forsową. Moje uszanowanie. Polecam się łaskawie, panie ci. Mam genialny pomysł. No. Panie Rzepko, zna pan tego gospodarza? Musowo, przecież to mój kum. To świetny cud miód ultramaryna. Gdzie jest palec? Cisza! Cisza! Panie Altygańskie!
narodowej balu piosenka! Silencium! Comilitones et virgines! Zaczynamy! Nie sądź, malując jak kosak, jak prycz, żeś poznał już sztukę prawdziwą. Bo sztuka to znaczy wziąć forsę za kicz, przyjść do nas i przebić groźliwą. Hokej się ceni, karaoke się ceni, a sztuka biedaczka ma schodzić na psy. Płótno przed nami i płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Płótno przed nami, płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Był malarz i gąska, uwiecznić ją chciał, a rzeźbił jak mistrz Leonardo. Trzy dni ją uwieczniał, na czwartą patrzał i wrąbał motylkę z musztardą. Klimat się zmieni i ustrój się zmieni, a bieda z malarzem wciąż będą na ty. Płótno przed nami i płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Płótno przed nami, płótno w kieszeni, koło wesoło to my. Cześć królowej, trzykrotne piwa! Niech żyje nasz amfitrion! My chcemy wina! My chcemy wina! My chcemy wina! Wina, to już jest wino! Proszę. Braku laku, wypijmy tym marnym trunkiem za szczęśliwą chwilę naszego poznania. Porwania? O, musi mi panie wybaczyć ten brutalny wybryk, ale to nie było innego sposobu. Nie dość było panu podziwiać się w teatrze. O nie, musimy osobiście wyrazić mój zachwyt, moją, no jestem paniorowany. Ale wie pan, wygląda na dżentelmena. Dziś każdy latek wygląda na dżentelmena. A kto go widzi? Może to handlarz żywiołowym towarem? Trzeba uważać, jak tylko ferajna zaleje się na amen, wyprowadzić stąd panienkę i chodzić. Ale pani, kiedy oni się zaleją, oni mają takie mocne głowy. To będziemy ich zaliwać w kratkę. Raz piwo, raz wódka i co i raz podawać. Dziękuję. Masz darmo, poligarlop. To może byśmy je przepłukali. Gracja, gracja. Widzicie, co powiedział Sokrates? No. Jeśli ci wódka przeszkadza pracy, to przestań pracować. O! No, ale jak to potrwa dłużej, to jestem ugotowany w sosie merdotem. A bo co? No, bo obiecałem mojej starej, że wrócę do domu przed 12 w nocy.
twe serce przed miłością i uczynić się najsilniejszą z twierd. Taką noc coś jakby więzy rością, miłość sama wkrada się do serc. Nie kochać taką noc, dobrze, dobrze, gdy sercu serca brak, i serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmierć, ma śmierć, i wino traci smak, traci smak. Nie kochać taką noc, dobrze, dobrze, gdy tęsknią serca dwa, serca dwa, gdy ktoś miłości was, jak ty, ktoś o niej śni, jak ja. Taką noc, dobrze, dobrze, kochajmy póki czas, tak póki czas, niech miłość wejdzie w krew i myśl, niech porwie dziś i nas. Taką noc, dobrze, dobrze, gdy sercu serca brak, gdy serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech, ma śmiech, i wino traci smak, traci smak. Nie kochać taką moc, dobrze, dobrze, gdy też nią serca dwa, tak serca dwa, gdy ktoś miłości pan, jak ty, ktoś po niej śni, jak ja. Przyjdzie dzień, gdzie znam to przecież rzeczowo jedna. Przyjemnie sobą nam będzie tą pijaną noc. Kochać taką moc, dobrze, dobrze, kochajmy póki czas, tak póki czas, niech miłość wejdzie w krew i wiesz, niech porwie dziś i nas, niech porwie nas. My chcemy wina! My chcemy wina! My chcemy wina! Dziękuję, to już dziękuję bardzo. Dobranoc, panienko. Udało się. Jutro wam opowiem wszystko, teraz spać, spać, spać. Teofilciu, znakiem tego punktualnie 12. Ja ci dam 12. Ja ci pokukam. Nie kochać taką noc, dobrze, gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać taką noc, dobrze, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni, jak ja.
wiedzieć, czy wiek cię znam, bo przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam tę dziwną pijaną noc. Proszę. Depesza dla pana zrobię. Dzięki. Całuję rączki. To hultaj chłopak, chociaż kto z nas za młodu był lepsza. Każdy w życiu robi głupstwo. Tomasz, Tomasz, pakować walizy, jedziemy do Krakowa. Tobie mam do zawdzięczenia ten skandal. Mniej bimbusiowi. Nie mieszaj bimbusia do twych miętnych intryk. Te zachwyty nad jakąś panną X to twoja robota. Tak, tak, ale... I w ogóle, żeby jakaś krowięta ośmielała się mnie zastępować. Przecież ja jej zawdzięczam cały sukces, a zresztą możesz iść jutro wrócić do tej grać swoją rolę. Ani mi się nie... I w ogóle wybij sobie nasze małżeństwo z głowy. Ja już je sobie sam wybiłem. Co? Tak. A co, miałem czekać, aż ty mnie wybijesz razem zębami? I w ogóle nie mam zamiaru? Czuję się doskonale. W drodze tak łatwo się przeziębić. Basić. No chodźmy, siostro. Nie. Nie. Madame? Siadaj. Babciu, co znaczy ten nagły przyjazd? Moje dziecko, no jakby ci to wytłumaczyć? Otóż wyobraź sobie, że dostałem depeszę od Pożelickiego z Wiedni. Otóż jego syn Prety, ten, za którego miałaś tego, to właśnie to on, nie ten. No, krótko mówiąc, zakochał się w jakiejś aktoreczce z operetki. Fred? Pożelski. Panie mistrzu, raz się udało, ale żeby znakiem tego znowu, przypuszczam, że wątpię. No, trzeba ratować sytuację. Pani Roleti ani dziś, ani jutro grać nie będzie. Nie, panie Fredziu, tak nie można. Nie. I pan był kiedyś młody, pan Toń? Tak to był, panie. Bylem jestem. A, to tak, naturalnie. No ile wiem, pan też się kochał w aktorce. Nie bądź. Właściwie to ona we mnie się kochała. Szala, panie, wariowała. A, panie, śliczny chłopak. Panie, co za chłopak, panie, malowanie. Ja bym powiedział, że dziś też. No, to zawsze nie to. Aha, nie. Jestem przekonany, gdyby pan zobaczył teraz tę moją małą, to pan by od razu zrozumiał to moje nagłe zakochanie. Pan taki koneser, taki znawca kobiet. No, oczywiście, coś się tam... Człowiek na tych sprawach rozumie, no, panie. Ładne coś, nie coś. No to warto by ją zobaczyć, panie. No to świetnie. Wobec tego zapraszam pana dzisiaj do teatru. Zaraz poślę po bilet. Do teatru? Panie, a nie lepiej od razu odwiedzić ją w domu, co? A gdzie ona mieszka? Ba, kiedy nikt tego nie wie, to bardzo tajemnicza osoba. A domu czy Roleci będzie mogła dzisiaj wystąpić, więc na wszelki wypadek muszę być w teatrze. No wiesz, Ada? Wiem, to nie wypada, ale kto powiedział A, musi powiedzieć B. A jeśli krokodyle zbuchają? No, liczę na was i na waszą dyskrecję. Aha, to wszystko jest takie zajmujące, takie romantyczne. Jak to powiedzieć? Wyszedł razem z panem Dziewanowskim? Tak jest, proszę pana zabiegu. Pani mówili kiedy? Nie, proszę pana hrabiego. Tylko młody pan hrabia posyłał na dziś po bilety do teatru. Mm.
Proszę, szanowny, do kogo? Ja tu właściwie, wie pan, za tego, za jedną młodą damą. Młoda dama? Nazwisko? A babcie, żebym to ja wiedział. Nie wiem, młoda, zgrabna, nóżki śliczne. Ładna, zgrabna, pa panie, tu jest ta. Tu takich nie ma, panie, to myłka. Tak, jednakże jeden. Panie, za kulisy obcym wstęp z bronią. Ale może by jednakże w drodze wyjątku, panie dyrektorze, panie reżyserze. No, dyrektorem, a ani reżyserem jeszcze nie jestem. Na razie zastępuję dyrektor. A zastępuję? W tak młodym wieku? Brawo, brawo, brawo. Dziękuję pan. Można zostać. Niech pan zada, ale jak się pana będą pytali, to pan powie, że pan jest z prasy. A panie, tym z prasy to wszystko wolno. Dziękuję. No i co? Dziś roleki nie gra, oplakuje bimbusia. No dla niej to straszny cios, panie dyrektorze. A gdyby tak pan zginął, co? Ja? Prędzej by się pocieszyła. Zresztą, gdzie ja do bimbusia, panie dyrektorze? No tak, jest szczeka i taki gryzie, a skoja. No tak, więc dzisiaj gra nasza zastępczyni. Tak, już nawet jest w garderobie. Garderobie? Aha! Pan panie. Przepraszam pana, pan do kogo? Ja jestem z prasy. A ty jaki? Z generał uliczny. Od jutra obejmuje pani rolę. Wykluczony. Trudno. Ale ta mala zdaje się robi to wspaniale. Tak i rysować. I tam się spać. I tam całować. Nikt nie patrzy na mnie, tak jak ty. Nawet kiedy kłamie. Chodźmy. Cicho. Patrzcie. Cicho. Ty tutaj? Cicho. Ja jestem z prasy. Prawdaż. Jak na taką dyletantkę, ale... Pójdę i powinszuję tej bezczelnej osóbce. A od jutra gram. Ada? Anto, śmiejcie na resztę! Ruletka! Brawo! Cała rodzinka w komplecie! Cud miód ultramaryna! Stopciu, to nie wypada! Czy korzystając z sytuacji, mogę prosić o rękę pańskiej córki? Ale nawet musisz, a ja muszę się zgodzić. Powodzie? Jak jestem wzruszona! Ta scena rodzinna! Gdyby mój bimbuś mógł doczekać tej chwili! Znalazłem! Mój bimbuś, moje skarby najdroższe! Mój na
następca. Mnie każda nazywała Bimbusia. Poczciwce, przyjmij to w darze ode mnie. No dobrze.